przejechaliśmy pierwszy i drugi etap. No, na trasie są takie delikatne, ale naprawdę bardzo delikatne podjazdy. Są odcinki też odkryte, gdzie jeżeli powieje wiatr, no to może być boczny wiatr. Jest trochę kostki, także trasa jest urozmaicona. No, malownicze tereny, także no, fajna trasa. Czyli najprawdopodobniej finisz z dużej grupy, ale niekoniecznie. No niekoniecznie, bo to mówię, to też zależy od warunków, jakie będą panowały, czy będzie wiecznie, czy będzie padał deszcz, czy to wszystko będzie wpływało na rywalizację. I niby się mówi, że płaskie etapy i powinna teoretycznie grupa przyjechać, ale niekoniecznie tak musi być. Do tego na pierwszym etapie wyścig kończy się na rundach, 3 rundy. Przejeżdżamy przez rynek też, także na pewno trochę kręto, trochę kostki, trochę zakrętów. No zobaczymy. Rozważamy różne warianty. No, trzeba też podkreślić, że reprezentacja tutaj składa się z zawodników. Częściowo zawodników, którzy się ścigają za granicą, częściowo z zawodników krajowych. Wiemy, że startują 3 zespoły klubowe z Polski i z tych zespołów nie mogłem wziąć do kadry zawodnika z tego względu, że przepisy na to nie pozwalają, bo po prostu i dlatego ta reprezentacja jest złożona z takich zawodników. Może nie jest to w 100% taka reprezentacja najmocniejsza, bo tak jak powiedziałem, część zawodników, którzy są w kadrze narodowej, młodzieżowej, startuje w swoich klubach, w swoich grupach. Także to jest tak jakby trochę rozłożone. Cel: dobrze się zaprezentować, walczyć od startu do mety i zobaczymy, co wyjdzie. To jest sport.